Hej, Luzap, witajcie w kolejnym odcinku GTA 4, gdzie tym razem robimy misję na komisariacie, jak można to tak powiedzieć, u tego pana, kurde, nawet już nie pamiętam, jak on się nazywał, ale w sumie zaraz sobie pewnie przypomnę. Ostatni kontakt. Jimmy, how you doing? Come on, Jimmy, let's go to my office. Okay, that's it, Jimmy, sir. You're undercover. Daisy. Hey, Chief. Hey, Mitch, looking good. Gastric bypass worked out well for you, I see. Yeah, thanks. I'll tell my therapist about you. Tell him my boss keeps sexually harassing me. Oh, yeah, you wish. I could use a drink. You? No. Oh, the motherfucker thinks he can drag me down. What's wrong now? Oh, man. Sure. Listen, where to begin? I don't know. Let me put it like this. If a guy makes a mistake, should that ruin his life? People don't understand how life is. Life is like a bowl of fruit slowly rotting in a hot kitchen. I don't give a fuck about the life lessons, friend. What do you want? I'm a good guy. He's got it all wrong. He's got... But one stain on my character, and I'm finished. I want to make a difference. What? Some lawyer. Big white shoe firm thinks he's a crusader. Some morality cunt who takes photos of guys in the shower at the gym and then jacks off on his wife's face. Hey, enough! Enough. Sorry. Look, the guy's name is Tom Goldberg. Thinks he's got something on me. Gonna go to the DA with it. Use it to get into Congress. Okay. Yeah. So, it's him or me. And it might as well be him, right? But he's hard to get to. Guy's got a bodyguard, limo, everything. You're gonna need to get one-on-one with him. Not in the showers. Not in the showers, a job interview. Then you can steal some files I need. An interview? Sure. It'll be easy. You're an immigrant. They're almost legally bound to interview you. But, get yourself a suit. Okay. I'll email you the details. You're a good man, Nico Bellic. A good man. Coming from you, that means a lot. It does. Okej, okay, trzymamy się do kapejki internetowej. Oczywiście sobie przypomniałem, jak się ten typ nazywa. To jest raczej Francis. Francis, nieważne. Francenio, eleganto, musimy kupić garniak, musimy jechać jeszcze do kafejki, żeby sprawdzić tego maila, bo Niko będzie musiał znaleźć poważną pracę, ho ho ho. Oczywiście szefuncio będzie przez to zdjęty, ale tam, trochę zabawy nie zaszkodzi. Znaczy, w sumie będzie jedno głupia taka denna rzecz, że będzie trzeba niestety czekać. No. Co do poprzedniego odcinka, to tak, wiem, jakość gry jest trochę inna, bo nawet nie zauważyłem, nie wiem czemu, ale jakoś mi to tak nie wpadło w oczy, że rozdzielczość była nie tegaz i dopiero zauważyłem, że coś jest nie tegaz, jak odpaliłem plik w programie. I taka lipa. Nie wiem, jak to się mogło stać, ale teraz tym razem sprawdziłem i powinno być wszystko pięknie ok. Przynajmniej tak mi się wydaje. Wiadomo, to jest GTA 4, tu zawsze musi coś być. Albo nie będzie dźwięku, albo będzie przesunięte, albo co. Ja już w sumie nie mam zamiaru się tym jakoś męczyć. Jak nie będzie, to nie będzie. Trudno, po prostu, no jak gra lubi fochy strzelać, to niech sobie strzela. Dobra, gdzieś tutaj chyba będzie taka feja. Tu czy tam dalej? Chyba gdzieś na tej... Ja tu, tutaj, tu, to widzę ją, okej. Oj, sorry. Myślałem, że to jest parking. Dobra, nieważne. Welcome. No właśnie. Dobra, nie pyskuj. Siadajmy byle gdzie. W internety. Poczta. Pocztą. Kliknę w reklamę. Czekaj, nie, wróć. Tu mam kliknąć. Sorry, dzisiaj znowu coś mnie ten TG zbierze w webę. Jakieś lagi mam.
letkie bóle i tak dalej, więc w sumie znowu będę letko przymulony, ale dobra. Coś tu kojarzę z tej misji, czekaj, zatrudnienie. No wiadomo, wyślij podanie. Podanie, Niko Belli, Gorilla. O, możemy sobie o Niku przynajmniej poczytać. Bellick & Bellick, kancelaria prawnicza, wspólnik. Aha, okej. Nie, wiadomo, to pewno i tak dużo jest powymyślanych rzeczy, ale dobra. Jak ci będzie? Czyli co, wysłane? Chyba tak. No. Czyli co, teraz możemy wyjść? Nie wiem, bo nie widzę nic, żeby z boku mi coś wyskoczyło. Przy okazji zobaczmy pocztę. Nope. Czy to są same reklamy? Chyba, o, Roman coś tu ostatnio pisał. Dobra, napiszę. Dokładnie, dobra. Wychodzimy. Wyjdź z kawiarni, okej. Okay. Prawnicy jesteśmy tak jakby umówieni. Więc, będzie trzeba chyba teraz czekać, aż oni tam chyba do nas zadzwonią. Tak, jasne, potwierdzamy. Bierz te kurde zapisy. I w sumie jakby w poprzednim odcinku też ten zdjęto, to się okazało. Znaczy już potem zauważyłem też przy nagraniu, że jednak zapisało mnie zanim je zdjęli, więc jeszcze przed całą tą zabawą musiałem jeszcze sobie doładować HP. Any fool can become president. Call when you hear about the interview. Okej, czyli teraz musimy na nich czekać. O, spoko. Zdążymy? Zdążymy. Dobra, więc skoro mamy jeszcze trochę czasu, zanim zadzwonią, zanim w ogóle cokolwiek się tam podzieje, to możemy jechać do znaka zapytania, do naszej byłej, która nie wiadomo czemu jednak postanawia już z nami nie być, bo skoro już wiemy gdzie ona pracuje, no to sorry, ale jest wrogiem numero uno. To gdzieś będzie chyba tu blisko. Nie powinno być to daleko. Wiem, że chyba od tej strony jak pojadę, to raczej i tak będzie problem tam dojść. Bo to będzie przy jakiejś tam zamkniętej tej. Ciekawe, czy też będę musiał mieć tu garniak, ale nie, chyba nie. Jeszcze raczej nie powinienwszy mieć tej... tego problemu, żeby wydawać hajs. Nie, jednak jest tu dalej. O! Nie, Playboy! Co on ty? I need to see you with my crib. How did the big real estate deal go? That cat ain't got no fish. Supposed to shut down the site and shit, making a memorial to union workers who died in accidents? Damn, fuck you, Stefan Mir. I got bigger problems. Come see me now. Wow, dawno u Playboya nie byłem. I ominąłem znak zapytania, kurde, bo się skupiłem na dialogu. Słowka, kurde, boty. W sumie chyba nie ominąłem, znaczy ominąłem chyba skręt, bo to jest tu gdzieś na wprost, koło tego żurawa. Mhm. Tak, tu. I my. Okej. Okay. Czemu by nie? Zawsze lepiej tak niż wcale, dobra. Idziemy. I cóż tu to będzie, gdy zło jest dobrym? I'm not in the business of caring about people's feelings, bud. Yeah? Boo-fucking-who! Hey. Hi. Listen, I know what you must be thinking, but don't bother. I'm sorry, but I don't see how you know what I must be thinking. You've killed people. You should be dead yourself. Or inside. You're just lucky it was me and not someone else who got their hooks into you. I'm sorry that I lied to you. And weirdly, in some ways, you're a nice guy. Better than the creeps I normally date. But you're damaged goods. No doubt. Let's go. In here. Salute! Eat my ass, buddy! I'm up for the promotion, and you're not! What the hell are we doing here? We're going to meet someone. Sounds fun. You know, you and your cousin, you should get out. What you're looking for, you won't find. Feds are all over it. Crime is done. You've watched too many movies. Whatever you say, Michelle. Or whatever your name is. It's Karen. My name is Karen. Interesting. And you whore for the government. I kind of like the honesty in that. I have a clear conscience.
How very lucky for you. In here, office 396. Hi there. Here he is. I can see that. Thanks, Karen. Hey, cheer up. You did good. You'll get a Sammy, if you care about that sort of thing. Thank you. So, Mr. Belik. Quite a file. Quite a story. Who are you? FIB? The FIB? Do I look homosexual? Do you think I care about the size of your Johnson? Now, you can't always tell who the good guys are. I'm not a good guy, but I'm fighting with them. And guess what? So are you. Hooray. That's the spirit. Nothing like a bit of sarcasm when someone's got you by the balls. Now, I need you to find something out for me. Find out everything you can about a man called Oleg Minkoff. He lives on Iroquois, back in Hove Beach. And if I say no? I hand your file over to those cretins in the FIB, and organized crime has dealt another serious blow. Go to his house. Any problems, call this number. Hmm. What's your name? Not relevant. Call me. Very soon. Go. And hey, welcome to America. Baskala Stara Dejava. Bushka. Okej. Gdzie jest nasze auto? Ty, zakosili mi auto. Dobra, czy musimy jechać gdzieś do jakiegoś domu, czy co, w ogóle nie wiadomo. Biorę te auto, helej! Ej! Dobra, tam jest jakiś pick-up lepszy, to sobie wezmę. Nieważne, jak nie chcesz się zatrzymać, to nie. Ja sobie jeszcze... O, zamknięte. A, Niko sobie zaraz poradzi. Dziękuję, spoko, szyba rozbita, wsiadam, dobra. Gdzie my mamy... O nie, tam! Tamte rejony dawno nie byłem. O, damn, sobie przypomniałem tą misję. To jest ta jedna z tych gorszych misji, gdzie gościa nie będzie w domu. A ja potem będę musiał go gonić. Dobra, ale powiem tak. Gram na myszce, więc w sumie trochę celność będzie lepsza, więc chyba go zdejmę raz, dwa. Chyba, że to zaś będzie jakaś kijowa misja, gdzie niestety na początku go nie zabiję, bo dopiero będę mógł go zjechać dopiero w jakimś tam momencie. Będę musiał go gonić. Więc nie wiem, czy to auto aby na pewno jest dobre. Nieważne. Nie wiem, zobaczymy. Najwyżej będę cholery dostawać. W końcu to nie ta. I myk. Po wycince jesteśmy na miejscu. Dla was to pewnie było dość szybkie. Dobra, to sobie zaparkujmy gdzieś tu. I tu kupu, idziemy. Hello. Za co łapiesz, jak tam klamki nie ma? Ciup, jak walnął z buta. Z ramia. Ciup. Anybody here? What have you got for me? Not much. He keeps a clean house, he's got a computer. Check his emails. Call back with any information that would indicate his current whereabouts. Dobra, no to szybkie sprawdzanie i zobaczymy. O, ma inną tapetę skubany. Dobra, co mamy? Maila sprawdzić, tak? Niewiele ma, tylko czy wiadomości, dobra. No co to, la, nie chce mi się tego czytać. Dobra, pyk, pyk. Nikul sam wywnioskował, zaraz do niego dzwoni, tak. I się dowiemy. There's an email that says he's meeting someone at Tulsa Street in Hove Beach. Perfect. I'll send someone to pick up the hard drive. You go to Tulsa Street, eliminate Minkoff. Whoa, killing is very different from gathering information. You are acting in the interest of your new countrymen and keeping yourself out of prison. For once, this is a murder you don't have to feel confused about. Dispose of Minkoff, then call me. Nie wiem, czy słyszeliście, czy co, ale chyba burza się zbliża. Nie wiem, ale grzmotło fes mocno. Więc może zdążę jeszcze odcinek nagrać. Chociaż czym ja się tam boję? Jak niech się pogrzmi. No gdzieś tu musimy podjechać. Więc tu gdzieś się ma spotkać, tak? Na pewno nas nie zauważy, no na pewno. I myk.
No jasne, jak jedzie wyznacznik, to zawsze jest, kurde, nagłe hamowanie. Василий, спасибо, что пришел. Олег, ты испугал меня. Я даже подумал, что ты человек. Все, он меня дожидался. Пока, братан. Aż ty. Dobra. Mam go powstrzymać. Znaczy zabić po prostu. Damy radę. Nie, myślałem, że go zjechałem, ale dobra. Czy nie lepiej pierw będzie opony zniszczyć? Jak to pieroństwo się ślizga? No po prostu. Nieprzyzwyczajony. Chyba do końca tej gry będę ciągle narzekać, jak się te auta ślizgają. No chyba, że tylko będę grać GTA i się na tyle przyzwyczaję, że już nie będę na to zwracać uwagi. Nie, jednak ten Hummer jest zły. Strasznie wolno się rozpędza. Cholernie. Jeszcze się pcha na boki jakby nigdy. Dobra. Zdychaj! Ile na łeb przejmujesz? Nie wiem, ale wreszcie cię zjechałem. Brawo! Uuu, yeah! Więc skoro i tak idziemy już w tą stronę, oczywiście nikomu się do niego zadzwonić, a my pojedziemy do Playboya X. Minkoff is dead. The country is safe. Not by a long shot, Spothead. Nothing is safe. No one is safe. Maybe something has been averted. Maybe delay. I'll be in touch. Goodbye. Co to za korek jest? Komu się tam alarm włączył, nie wiem. To nie mój problem. Playboy! Nadchodzę, bo żeż podobno masz jakieś tam problemy. Coś ci się w interesach pieprzy i potrzebujesz pomocy. Zaraz zobaczymy. O, jaki skill, kurde. O, prawnicy. This is Karen from Goldberg, Lichner and Schreister. We'd like to arrange an interview for you at the earliest convenience. Come into our offices at noon tomorrow. Is that all right? I can free that period up in my schedule. Of course, your interview will be with Mr. Goldberg. Press the buzzer and we'll let you in. Have a nice day. Ok, czyli jutro na 12 mamy spotkanie. Przy okazji pisłem policję, bo się zaczytałem. Jak to kurde inaczej? Jak do tego mogło dojść? Ale dobra, jednak gwiazdka, widać, że stan policjantów tutaj jest upośledzony. Więc trochę zapomnieli jakby o mnie i mnie zostawili. Dobra. Jesteśmy już przy chacie Playboya. Pyk. I idziemy na kolejną misję. Igraszki w Holland. What's up, money? Hey, man. Business is tough. Now, I ain't a cold person. Well, I mean, I am cold, but motherfucker. What are you talking about? You want a drink? Man, have a seat, man. All right. Now, I got into this dope game because it was the only thing that was open to me, man. The only thing, man. Hey, I am not judging. No, listen, now I paid my dues. Now I learned in a hard school, man. And I changed stuff, you know me. I do this stuff so I got a chance to do some good in this town. So you say. So I say, so I do. When I get the money, man, I will build parks. I will sponsor kids. I will save lives. And I gotta have the money, man. Is all this? All this, it means nothing if you ain't got the heart, Nico. Amen, brother. I mean, fuck, man. Fuck! The thing is, you know, Jesus, he did some crazy shit, too. I mean, everyone does. He killed people. He killed that John the Baptist cat. He did what he had to. I don't think you're correct about that. Man, the point is, man, history is a long time.
and you only got one chance. And Dwayne? Man, Dwayne, it's like he thinks it's 1992, and the best that you could hope for is a gold chain and a pager. You know, he looks at me like he wants me dead. I took care of business. I gave him money, but because I won't bow down to him and treat him like he the almighty, motherfucker wants to pop me. Dwayne is a little troubled. He was in prison a long time. Maybe you guys should talk. No, I tried talking. No, I tried giving him half of the business. I tried everything a man could reasonably try and still call himself a man. So what you gonna do? Kill him? Hey, I didn't say that. Man, you cold. I was joking. But what else is there? I mean, Cass been talking. Now I hear things. Said you and me was too tight now. Said you disrespected him. Called him mad. He's going crazy. I mean, he's gone. Prison does that. Well, you can't kill him. Nope. But you can. But I don't want to. Neither do I, man. But if he goes insane, we all dead anyway. I mean, Dwayne is a killer. I don't like this conversation. But do you think that I do? But it's kill or be killed out there. You got a lunatic after you? Man, you dumb. Now I will give you a lot of money. Because see me? Now I ain't scared of no one. But a motherfucker says he's gonna kill me. The motherfucker's gonna die. Man, I'm not sure. I got to think about it. Well, I hope you see some sense. I will be in touch. Okej, to był taka misja. Okej. Znaczy wiadomo, jest kontynuacja, po jakimś czasie tam Playboy zadzwoni, jeszcze Dwayne będzie dzwonić i tak dalej. No ale dobra, zanim to do wszystkiego tego dojdzie, to która jest godzina? Pierwsza. Przydałoby się kupić garniak, żeby potem nie było, że będzie trzeba jechać na spotkanko, a tu nie ma ubrania. Tutaj ma gdzieś był elegancki sklep. Nie, Bruzio, jest gdzieś tam cholernie dalej, to co ty robisz, taksówko? No i co? Niech tu jeździć nie umie. Ja się muszę niepotrzebnie przez was zdenerwować, bo mi przejechać nie dacie. Cholery jedne. Dobra, dzwonię do Francisa? Po cóż to? I have an interview with Goldberg tomorrow. Perfect. Po to. Smug bastard ain't gonna know what's coming at him. Take him for sticking his nose in other people's business. Get the file. Okej. Czyli mu powiedzieliśmy i co? Już wyświetliło nam, żeby kupić ubranie. Fajnie. Czyli nocka w Liberty City będzie zerwana, bo musimy jechać po ciuchy. W sumie Niko przynajmniej trochę lepiej będzie wyglądać. Nieuniknione. Może wreszcie będzie mieć jakiś szacunek. Dobra. Ktoś tu stoi. Zwykle pobocznych chyba nie robiłem w GTA 4 i uznałem, że nie będę robić. A bo wiesz co? Dobra, wiesz co? Bo ja sobie uznałem, że będę robić je po kolei później. Ty, tam jeszcze jeden jest. Ale z ciekawości podjadę. Zobaczysz, tuż to tam stoi. Strasznie dużo coś tych się pojawiło. Tuż to tam stoi. Czy to ten, nie ta, ta od tego tamtego Michaju, czy kogoś tam, nie wiem. Wiecie co? Dobra, smole to biorę. Nie wiem kim jesteś, co chcesz ode mnie, ale zaraz się przekonamy. Hey there, handsome. Hello. Hi. Let me ask you a question. Okay, what? Have I still got it? Got what? Time was, I would walk down this street and I'd feel the eyes popping out of a guy like yours head. I was H-O-T. But now, I'm
not so sure. Okay, you're really attractive. Can I go now? Bullshit, limp dick. I'm not really attractive. I'm stunning. Or I'm mutton dressed as fucking lamb. These are fucking $500 shoes. Doesn't that mean something to you? No. Well, that shows what you know. No doubt. I just got divorced. Well, I'm sorry to hear that. I don't need your fucking pity. Fine. Have you got a smoke? No, I don't. Listen. Can you give me a ride home? Get a car! Nie drzyj się na mnie, kurde, przecież stoi tu auto, wsiadaj. Najpierw, kurde, próbuję komplementy wziąć, co potem jej się nie podoba, a nagle oczekuję, że ją podwieziemy. No dobra, jak już tak chcesz. Nie pamiętam tej laski. Znaczy, w sensie wiem, że to jest jakaś tam poboczna, bo w końcu ktoś sobie wymyślił z twórców, że Niko to jest taki emigrant, co sobie będzie stupać po każdym kątku tej miasta tego, nie? You need to be in touch with the street. You need to be able to feel what the people are doing. I grew up in Middle Park East, but I couldn't live there anymore. It's too vanilla. Suffolk's going that way too. They're expensive as well. Bullshit. I could live wherever I want. I'm taking that impotent ex of mine for everything he has. My lawyer has found so many holes in the prenup, it may as well have been written on Swiss cheese. Great. Seems like the marriage was at least profitable. I needed to get something out of it. It's not like I was being sexually gratified. Impotent loser. Christ, I was spending a grand a month just on vibrators. It was ridiculous. Nie wiem, czy to słyszycie, ale zaczęło teraz bardzo mocno lać i stuka mi w tych oknach masakrycznie. Ale dobra, no ja się w sumie skupiłem też trochę na tym, jak mi na, po oknach napierdzielają te grube. Nieważne, nieważne. Dialogu też nie przeczytałem, ale dobra. Jesteś na miejscu. Thanks, Darl. Don't mention it. Ale za darmo podwyżkę, więc nie maluj. This guy's been fucking my brains out all week. He's hung like a rhino. Co? That's my wife you've been screwing! Cicho, jeszcze go nie trafiłem. Niko, dawaj, jak tu się kombosy robiło? Kurde, myszko, nie zawiedź mnie. A wiem jak już. Niko, rób tego kombo. Ja chcę kombo. No, rób te kombo. Dobra, kurde. Nie będę się z tobą cackać, masz tu kurde dupala w jajach już. Gdzie ona jest? Nie ma jej, dobra. Trudno. Więc to miała być ta misja. O, nagroda, okej. Nie wiem, ile nie pisało, nieważne, ale jest zawsze coś? Zawsze coś. Którą mamy godzinę? Trzecią. Polercia. Ale leje, ale się trafiło, dobra. Jak słyszycie właśnie takie stukania, to wiedzcie, że pogoda próbuje mi rozbić szybę. Tak to bywa. Tam też jest jakiś sklep. Ale dobra, na tamtego będzie chyba szybciej. W sumie, tak jakby... Malorin dzwoni, co jest? Niko, I think Roman has been kidnapped. I heard he owes some Russians money. A friend of mine saw him at that car club on her point. He owed them money? He never told me anything. I heard they took him to a warehouse off Montauk and Bohan Industrial. I'll check it out. O co chodzi? Kurde, nie dacie mi kupić tego garniaka dzisiaj? Agresywne negocjacje, tak? Co, bo nie pozwalacie mi się po żonie ubierać? Kurde, ja mam misję, ja mam spotkanie, kurde, a wy mi każecie w jakiś magazyn jechać. Chciałem zakończyć, ale niestety odcinek będzie dłuższy, bo jak widać, Romana chyba porwali i będzie niestety łubdu. No tak to bywa. Nie no, a tak na serio. O, Dimitri. Pomyślałem sobie, że Dimitri. O, Roman skacowany, oblany keczupem. No, ładnie się bawią beze mnie. O nie, idę się tam z nimi zabawić. Idę się z nimi zabawić. No jasne i oczywiście, kurde, znowu! Cholerna policja, jeszcze auto mi się kłopci. Pewnie, czemu nie?
proszę bardzo. A gońcie mnie, kurde, mam was gdzieś. Dobra, musiałem odświeżyć długość materiału w tym aparacie, a i tak trochę tu stałem, ale dobra, jesteśmy jakby już na tym miejscu, więc trochę chyba się tu będzie dziać. A ja oczywiście ani kamizelki, pistolecik, ale tam, co, pistoletem nie dam rady? Zapominasz, to jest GTA, w łebek raz, dziękuję. Oczywiście nie przy tej myszce, co mam, bo trochę nieważne, przestań marudzić, skup się na grze. Okej, tu jeszcze coś leży. Coś podnieśliśmy, chyba shotgun, nie mam pojęcia. Dobra, Niko już. Nerwica, lewen setny. Pełno dziwaków. Tam masz znak, że nie wolno palić, a ty co robisz? I myk, kamerka w górę. Bo oczywiście na samej górze jest boss. Dmitry Raskolov. He would pay a lot of money for your cousin. I'll get you the money, just not that way. I can't remember the last time I fucked a girl sober. Oh yes. Sorencja, ale jestem po małej przerwie, bo niestety, ale mi się luszczanka przygrzała i musiałem poczekać aż ostygnie, a nie chciałem nagrywać bez kamery, więc już powiedziałem sobie, że poczekam, dobra. Nie marnujmy czasu, jak tu mamy? Tam jest dwóch, tu jest trzech, bliżej jest dwóch, więc od kogo zacząć? That's my perfect evening. Hello! Hello! Się schował. Dobra. Pistolecik raczej chyba powinien mi wystarczyć. Pyk, pyk, pyk. Okej, tamten już leży. Tam są jakieś beczki. Okej, chyba tamtego zjechaliśmy. Świetnie. Ten tam, nie wiem co, z jednym HP próbował zrobić. Pyk, pyk. Dobra, tamten już leży. Tu kolejny. Pełne skupienie, headshot dostał... Ktoś tam jeszcze żyje? A nie, z góry szczela cwaniaczek. I myk, dostał w łebek, nie ma, dobra. Dobra, Niko, nie musisz już chować się. Ale dalej tuptaj na kucaka, dobra. Apteczka jest, dobra. I myk do ściany. Dobra. Może weźmy coś cięższego. I myk. Dostał czy nie? Wiecie co mi się chyba wydaje, że pistolet tu jest jedną z tych lepszych chyba rzeczy. Bardziej celniejszy. Okej. Okay. Tam się jakiś chowa. I chyba go nie dorwę. A może... O, teraz by było świetnie. Po łapkach masz, nie ma. O. Wychylił łebek. Spokojnie teraz. No chodź tu. No nie bój się. Dobra. Jak nie ty, to ja tam zaraz do siebie pójdę. A, tam jeszcze od góry strzela. O! Oberwałem. Czemu się chowasz tu, jak tam ci wdupala strzela? Tam się jakiś chowa. Ty, jaki skubany. Ta twoja kryjówka to ci nie pomoże. Dobra. Myk, nie ma. Tu jest jeszcze jeden. I myk, nie ma. Tam się jakiś chowa. Czy on już padł, czy nie? Co to są za odgłosy? Co wy tam zaś krzyczycie? Dobra. Mi to się trochę opłaca tutaj, o fajnie tak broń pozbierać. Zawsze amunicja jest dobra. Nie wiem czy... Nie oberwał, ale dobra, zaraz oberwię. O, tu coś jeszcze mamy. Tam się jakiś chowa cwaniak. Po łapkach dostał w łebek, dziękuję. Poległ. Hello. I myk, dobra. Jak ci mnie rozwalają, jak oni się tam odchowią, nie? Dobra. To jakieś beczki, można je rozwalić? Nie, ale świecą, czyli coś tam jest. Skąd, gdzie ty tam szczelasz? Dobra, nieważne, ale... Wow! Ktoś odwalił kamikaze! Niech wam będzie, dobra. Zobaczycie, jaki ze mnie, kurde, kombo, samym pistolecikiem zjadę. Tam się jeden chowa, w łebek, dziękuję, przewrotka, dziękuję, zdjęcie, leżysz! Kolega też tam leży, dobra. Świetnie, dziękuję. Dobra. Pyk, pyk, pyk. Dobra, wiem, nie kozaczyć, bo kurde, będzie po mnie. Aczkolwiek moje jednak umiejętności nie wygasły tak, jak myślałem, że wygasły. Chociaż, dobra, ja się nie odzywam, bo się maruję znowu na myszkę. Ale prawdziwy gracz umie każdą myszką zagrać. O, i apteczkę zebrałem. Znaczy tą.
myk, bo ty, tam się jeszcze jakiś chowa. Wow. I dupala dostał. No nie, 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 może ty jeszcze żyje. A, żyje, dobra, już nie żyje. Fajnie, dobra. Kto tam strzela ze shotguna? Komuś to nie wychodzi. A, tam się chowa, tam się chowa? Tam się chowa. Kurde, bo cię nauczę strzelać, a potem, kurde, wyskakuj. Apteczka, cyk, dziękuję. Dobra, tutaj mamy to. Tu sobie weźmy to. Gdzie, skąd strzela? Stamtąd strzela się schował, zlał się z tłem. Nie ma, kurde. Nie ma. Roman, uspokój dupę. Kurde, nawet w jaja nie umiem mu trafić. Dobra. Już idę do ciebie. Dobra, tu się lepiej schowajmy. O, o, dobra. Dobra, tu się już trochę zrobiło przez tego, kurde, lamusa tutaj. Dobra. Żyje? Dobra, umarł, dobra. Te z tymi krzywymi kryjówkami. Ja jeszcze na pewno się o tam strzelę. Oczywiście to nie wybuchnie, bo czemu nie? Dobra. Tego bym musiał tam zjechać. No pokaż ten łebek! Ej, myk, nie macie! Dobra. Tamten jest zapteczką, znaczy z tą kamizelką, ale dobra. Dobra. Po jajach dostaniesz i zobaczysz, kurde. Weź tą broń, Niko. Kurde, jak tu stepujesz. Dostaw łapę. No dostań jej, kurde. Dobra, idę na coś większego. Jak z ciebie taki kozak. I nie ma cię. Nie ma cię. Gdzie jest Roman? O! Can't we just all be friends? Teraz chcesz być jego przyjacielem. Roman, zdecyduj się. I myk dostał heada jak. Nie ma. Co, Roman? Cały żeś, a ino mi tu maruć. Thank you, cousin. You saved my life. We should get out of here. Podążaj za Romanem, kurde. Roman, skąd ty wiesz, jak stąd wyjść? Dobra, ja nie wiem czemu, ale lepiej sobie chociaż ten pistolecik wezmę. A, no tak, bo oni cię brali. Te, a to ty... Wow, 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 Roman, Roman, nie, nie zabijaj się. Roman, ja wiem, że już jesteś pewnie przez to wszystko już narąbany, ale opanuj się. Jeszcze nie ma co świętować, jeszcze nie ma happy endu. Dobra, jednakże on tak powoli idzie, to my też musimy powoli iść. Stopować, stóp, stóp. Ty, w ogóle słońce jest, która jest godzina? 9. Ciekawe, czy zdążę kupić ten garniak. Dobra. Oczywiście ja muszę prowadzić, bo ty pewnie jesteś w ciężkim szoku. Co nie? No jasne, czemu nie? Pewnie. Wykorzystuj mnie, dobra, chcę stąd wyjechać. Dobra, GPS jak już mi podpowiedział. Teraz między tymi pikselozami jakoś się przycisnąć. Jak ja się tu wcisłem? You have been gambling. I give you money. How are you in debt? There are cycles, cousin. You must lose a little to win a lot. Come on, my cards were not good. Wrong. That man knew Dimitri. He was trying to make me give you up to him. I would never... Of course you would not. Dimitri has taken this too far. He wants you dead. Ciu, jakie drill drives. Nieźle. This place in Algonquin. Are you okay? I'm used to taking these beatings, Nico. Rozmowa kwalifikacyjna, Damit! Tu, trzeba cisnąć szybciej! O tak, to rozumiem. A, przeoczyłem. Déjà vu, tarata. Prawie kogoś na pakę bym wziął. No nie, no nie udało się. Trzeba kiedyś tak spróbować, może ktoś by w końcu skoczył do mnie. Co, przestałeś się odzywać, bo co, człowieka potrąciłem? Roman, za... Co ty? Nie wiesz, jak ja jeżdżę? Przecież jestem profesjonalistą. I myk zaraz do domeczku. I myk na żółtym. Dobra, źle pojechałem. Tam byłoby szybciej, ale dobra. Już prawie jesteśmy...
Aha, tu trzeba zaparkować, okej. Okay. Tu. No. Man, this is out of control. I know. What are we going to do? I don't know. We're going to die. I don't want to die, man. Not like this. How would you like to die? Having a threesome on my 100th birthday? I don't fucking know. I'm scared, you cold bastard. What are we going to do? I'm not cold. You're cold. All you care about is revenge and getting your own way. And all you care about is money and gambling it away on the internet. Oh, isn't America great? I get to sit in front of a computer and play Mr. Rich Man and get into debt with crooks. Okay, I messed up. I know I did. I thought things would be different. I don't understand this place so good. Oh, man, what are we going to do? Stop sitting in front of the computer gambling our money. Stop getting into illegal card games. Stop spending all our money. Yes. Thank you. And stop thinking about the Russians. Man, we just need to disappear as far as they're concerned. Disappear! Okay, okay. But I want Florian and Darko. I need to know what happened. Give me that. Fine. But leave the Russians alone. I was not the one gambling in their private club. I didn't know! Give Akai a break! Okay. 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 I'm going to clean up. I have a nasty feeling I had a bit of an accident back there. And Nico. What? Thanks. No. Francis, coś ty tam napisał. Nico pamięta, żeby założyć. Tak, wiem, musimy tam szybko jechać. Więc weźmy tego bykola, bo kometem to ja na pewno nie pojadę. Oczywiście dla was specjalnie, bo zauważyłem, ten odcinek będzie cholernie długi. Znaczy długi. No będzie już mieć 30-40 minut, bo w sumie ile? 5? 5 misji zrobiłem? Chyba tak, jakoś tak, nie wiem. No ale żeby nie marnować tam wydłużania tego czasu. Tak, wiem, kurde, ja pierw garniak muszę kupić. A jest kijowo, bo jest prawie 30 sekund, a ja... Nieważne, jadę i tak kijową stroną. Jeszcze mi auto kipu. Ciekawe, co się stanie, jak się spóźni. Być może będę musiał dopiero następnego dnia. Ale przynajmniej chociaż w tym odcinku kupię garniak. To boli! Jasne, kurde, i te kurki, jasne. Brawo, brawo. No ale mi tu utrudniajcie. Dobra, to widzimy się przy jakimś sklepie. Proste. Nie, jeszcze Dwayne. Nico, man, I'm going crazy. Since I got out, things just don't make no sense. If things ever made sense? They made sense inside. 3 meals a day, time in the yard, lockdown at 8. Out here is mad crazy. Tell me about it. On the down low, I think Playboy wants me dead. I just let him do what a cap in my dome. End it all. That's what you want? Seriously? Nah, fuck that shit. I ain't ready to go out yet. I need you to get him for me. I can't do it myself. He was my boy back in the day. That's something I won't be able to forget. You seem like you got my back, Nico. Help me out on this one, dog. I'll stick by you till the end. Take him out for me. That's a pretty heavy request, Dwayne. Playboy was your best friend. And he's always been straight with me, more or less. I'll have to think about it. Kurde, nie dość, że to auto mi jakoś dziwnie przyblokowało, to jeszcze ten mi się dymi. Jeszcze pojechałem w ogóle złą stroną. Ach. Jeszcze Dwayne musiał akurat dzwonić, a tak by była pauza, a tak mi nie ma. Dobra. Gdzieś tam koło tego będzie chyba gdzieś ten sklep, więc... Może zdążymy. Jesteśmy spóźnieni, ale ikonka jeszcze się świeci, więc... Może będzie dobrze. Może będzie fajnie. Kupi się pierwszy lepszy garniak. I tak przecież nas do pracy nie przyjmą. Auto niezbyt fajnie, jak zacznie się palić albo zgasi, to będzie lipa dopiero, dobra. Co jest? Roman, łapka w górę. A czy ty zostawiłeś łapkę w górę? Pewnie tak, albo nie. W sumie... Ja tam, mi to bez różnicy. Ja się chcę dobrze bawić już. Ale... Lepiej zostaw. A ja się może prędzej tu skupię, żeby dojechać. Tym gruchotem. Niegdyś był dobre auto, ale teraz... Teraz je zmaściłem. Kurde, nie udało się. Co się boisz, kurde, nigdy nie widzieć, jak ktoś w miejscu gumę pali? Chyba nie.
Ewidentnie gdzieś to jest w pobliżu. Tak według mapy. Coś tam jeszcze Romanos do mnie napisał, czy z nim dzięki za zada. Dobra, potem przeczytam. Potem przeczytam, żeby nie było. Rzekomo według gry już godzina spóźnienia, ale ikonka dalej tam jest, więc... Ciekawy. Wpierw to ja właśnie może pójść po ten garniak, nareszcie. Dobra, nie ma, dobra, tutaj jakiś mamy, co tu mamy? Nie. Ja bym anulować. Bez przesady. Pierwszy lepszy, ale bez przesady. Czekaj, tu jakieś czarne są. Ciemne, ta. Dobra, weźmy, niech będzie. $1000 na ciebie chyba pogięło. Dobra, nieważne. Na rozmowę musisz założyć eleganckie buty. Kurde, Niko! Żeś... Jeszcze kurde buty. Gdzie macie buty? Tu są buty. Dobra, niech będą. Masz $200, no przecież cholerka. Dobra, jeszcze coś? Jeszcze czegoś mi brakuje? He? No? Nie? Okej, no to jedźmy tam, bo jesteśmy spóźnieni. Proszę cię. O, bo wiem, że to gdzieś blisko. Sorry, jestem spóźniony, mam prawo tu parkować. Roman, co ty chcesz? Kupił nam prezent. Niko, I'm offended. I've got us an apartment in Algonquin. What did I say when you got here? Penthouse. Model on each arm. And you have paid for this place? It wasn't so long ago that your debts got you kidnapped by the Russian mob. That was a cold streak. Now I'm hot, cousin. Hotter than the models will be bedding. I can't lose. Roman, we have spoken about your gambling. Wait until you see the new place, Envy. You will change your song. So what I took on a little debt? Masz nową kryjówkę. O, nowy domek. Dobra, ale nieważne. Teraz tu. Ostatni kandydat. No, ładuj się, come on. It's Niko Bellic. I'm here for an interview. Come in, I'll buzz you through. Prrr. Up. Dobry. Tam musimy podejść. Tak, dobra, nieważne, mam to gdzieś. I'll just see if Mr. Goldberg is available. Mr. Goldberg, Mr. Bellic has arrived for his interview. I te trzy kropki. Okay, great. Tell him to come through to my office. Would you please follow me, Mr. Bellic? Sure. No to prowadź, sekretareczku. Śmiało podążam za tobą jakby nigdy nic. Mr. Goldberg is such a saint. He teaches kids to swim, you know. He's just so warm and giving. Ale ty się podlizujesz? And boy, are you in trouble if you get in his way. I always get nervous before interviews. Czyli... O, to dziękuję, idę do tego ciepłego. Hello, przeszedłem przez drzwi. What's that short for, Nikolai? I'm looking for a man who can get jobs done right. Nikolai, I like your resume. Panie Nikolaj, ja pierdzielę, chłopie. Morda! Dobra, niech on pogada. Ja muszę zobaczyć tą kamerę, bo ja nie wiem, czy w ogóle mnie tu nagrywa. Tak, co, będzie rozmowa? Nie będzie rozmowy. Jest? Jest. Nawet nie musiałem sprawdzić. Dobra, jednak jest, dobra, sorry, że w ogóle się ruszyłem. A więc o czym gadać? Tam chyba musiałem E nacisnąć, nie? Żeby wstać. Sure. My problem is that people don't notice the decay in society. They leave the decay alone, and soon it's too late, so you have to pull the whole tooth. Dobra, sorry, kolana mnie bolą. Ah! Hold on a second. Where are the files for your case against McCree? Cicho! Wolę go zadźgać, bo wiecie, szczał i tak dalej. No te swoje już takie mam, takie... No już trochę grałem tą grę, jak tam kiedyś mówiłem. Więc w sumie, no... A teraz co? O! Za mało? A no dawaj! Ja chcę stąd wyjść! Nie go, tylko szybę! O! Niko, co ty robisz? Wejdź, wyskocz! O! Dziękuję! Dziękuję! Cichutko nie ma! Ja znikłem jak duch! A tamtego... No tamten skonał, no po prostu, no nie wytrzymał ciśnienia i padł. A teraz gdzieś musimy jechać, tylko że auta nie mam. Przepuszczam, że gdzieś po tamty. Nie, tu powinien być. A, odholowali pewnie.
A tu nie mogę, bo policaj zaś jest... Dobra, idę tędy, nie będę. Nie będę jak ten debil łazić w kółko. Może gdzieś tu na uboczu będzie jakieś auto. Tam jakiś ładny stoi, a tu jakiś jedzie. Jak policji nie? Ała! Jak mogłeś? Jak mogłeś, prezesuncio? Dobra, tu jest lepsze auto, szybsze to sobie wezmę. No sorry. Poszukać sobie nowe, w końcu wiesz, GTA idę sprawy. Rymyk! Dobra, jedziemy. O. Ups, czyżby pasażer na gapę jednak zwątpił w moje umiejętności jazdy? Gdzie mi się ciśniesz? My chyba do tego biura, do tego komisariatu chyba jedziemy z tymi aktami. Czy tam koło tego? Dobra. Potrafię pięknie jeździć, wiem o tym. Jest to po prostu jedna z moich najlepszych umiejętności w grach. Jak się sam nie zabiję, to kurde będzie dobrze. Okej. Reakcja botów jest przepiękna. Dobra. Za chwilę będziemy. Tak, to jest chyba ostatnia prosta. Według GPS-u. Nikt niż mi tu nie skręcaj. Myk. Za bardzo się rozpędziłem. Haj tu. Co, możemy autem podjechać czy nie? Możemy. Here are the files. Great! Peace at last! I feel cleansed! You silenced Goldberg too, right? I don't need to worry about him? He's done. Whoa, music to my ears! A weight has been lifted. Here's your payment. Tylko tyś jak za ta... No ciebie chyba posrało! Kurde, to ja się tak męczę, sam garniak tyś jak kosztuje. Ty powinieneś mi co najmniej 10 koła dać. Tak to jest. No nie no, może później lepiej zapłaci, dobra. Moi drodzy, jeśli odcinek wam się spodobał, to dajcie lajka, jeśli jesteś nowy na kanale, to daj suba. Tego suba, dokładnie tego suba. By być na bieżąco z materiałami Ora, żebyś mógł mnie lepiej poznać. Ja wiem, trochę przegiąłem, no ale w sumie też długo nie było materiału, więc coś wam się trochę należy. Ja już nie przedłużam. Przejdź do następnego odcinka, hej!